Witamy wszystkich na obchodach pierwszego dnia wiosny w naszym przedszkolu. Słoneczne to Kołobyczek. Wiosna to czas odrodzenia się. Rodzenia się ze strójśmowania. Mam nadzieję, że to przedstawienie doda wszystkim energii, pozytywnej energii. Teraz dzieci, oddaję Wam głos. To jest czas dla Was, bo jesteście aktorami. Wiosna idzie, przyleciały z kowroneczki z radosną nowiną, zaśpiewały, zawołały ponad oziminą. Idzie wiosna idzie, śnieg w pąkinu. Przyleciały łazienicka w bielutkich kapokach, klekotały o Warszawie na wysokich płotach. Idzie wiosna idzie, błąkonym płotach. Modelki latają samolotami, mają oczy szklane jak szkło, szklane jak oko, ze scenografii do scenografii. Po jednej kuli lecą swoje lalki, włożą swoje główki. Styliści dają im duszy, zdjęcia mają w klimat filmu. Są magiczne. Sztuczne matki są dumne, tak samo jak prawdziwe. Modelki lecą i tęsknią i nie śpią. Są błękitne jak światło w nocy w samolocie. Klucz wisi na słońcu, na wysokości każdego wzroku. Buja się jak wahadło w ręce osoby, która nie wierzy w wróżby. Szukam takiego słowa, które zrobiłoby mi dom. Na 1-2 dni. Mam już 2 ściany z kartonu gipsu i podłogę z prześcieradła z hotelu. Rysunki to jeszcze krótsze pobyty bez noclegu. W rysunku mogę się co najwyżej zdrzemnąć i zaraz muszę iść dalej szukać pierwszej gwiazdki. Mam kolejne 2 ściany. Jedną z dworu, z innej tektury od kuriera. Drugą z dzieciństwa, z ciepłej przedwojennej cegły. Wszystkie stare dzieła już mi się spopieliły. W teczkach i w załącznikach. Dlatego tak się spieszę z nowymi na oko. Wreszcie mam sufit. Pełen wiersz. Jutro pójdzie z dymem. Dlaczego ostatnio w Polsce rodzi się mniej dzieci? Bo wiosną przelatuje coraz mniej bocianów. Szczepawka pyta stonowe. Dlaczego nigdy nie chodzisz na lodowisko? Poszłam kiedyś, ale zanim ułożyłam na nogi wszystkie łyżwy, nadeszła wiosna. Dziękujemy wszystkim dzieciom za piękne przedstawienie. A teraz zapraszamy wszystkich na wspólne topienie marzeń.
Zuzanna Bartoszek. Bez tytułu. Mam makietę miasta w skali 1 do 1. Chodzę sobą po jego placach. Stoję na każdej rogatce. Nie ma tu żadnych kobiet ani gejów, żeby wszyscy mężczyźni kochali tylko mnie. Kocham całą armię i każda z moich miłości jest jedyna. Ślepa uliczka instynktu rozrodczego jest ślepa, ale jest też długa i pełna wzruszeń. Sąsiedzkie miasta i turyści dają się nabrać i wciąż dostarczają jedzenie i pieniądze. Każdy dzień otwierają kurierzy. Dowożą paczki w kartonach, oklejone, opisane, z powmiatanymi przez transport rogami. W środku są zwykle książki i ubrania, które zamówiłam z innych miast i krajów. Kurierzy już dawno nie przejmują się podpisami i osobistym doręczeniem. Zostawiają paczki w różnych miejscach makiety, a ja zbieram je jak nagrody. Czasami nawet nie chcę się po nie schylać. Dużo się tu marnuje. Całymi dniami i wieloma swoimi figurkami chodzę i myślę. Próbuję stworzyć nową literę. Thank you.
wartością.